dream I know. Deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote. Hejka kochani, witam Was serdecznie i ja Was witam dzisiaj przy śniadaniu. Dzisiaj szparagi na śniadanie. Dawno nie robiłam, a bardzo lubię pod beszamelem. Do tego sałata z grzankami i miałam ochotę na kanapkę ze szczypiorkiem. Takie moje wspomnienie z dzieciństwa. I szczypiorek musi być ten taki drobny, bo z tym grubszym to tak niekoniecznie. Może dlatego, że jest troszeczkę taki bardziej ostrzejszy. Woda mi się gotuje na herbatę i dzisiaj zrobię sobie rokitnik i pomarańcza. Bardzo dobra ta herbata i ogólnie to jest to moje już drugie opakowanie, więc jak drugie to na pewno dobrze smakuje. Chociaż ja, jeżeli chodzi o herbaty owocowe, to jestem bardzo wybredna i nie każda mi smakuje, a ta rzeczywiście jest bardzo dobra. Jestem bardzo ciekawa, czy lubicie szparagi i czy czekacie na ten sezon, aż po prostu będą. No, po prostu uwielbiam. Hejka kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i ja Was witam w nowym vlogu. Dzisiaj wstałam nawet dosyć wcześnie i zdążyłam już wstawić sobie nawet pranie, wstawiłam zmywarkę, chociaż ja jak jestem sama, to staram się myć ręcznie, natomiast dostałam po prostu jakiegoś uczulenia i odpłynął, podejrzewam, i po prostu zmywarka musi iść w ruch, przynajmniej na razie. Zniosłam sobie z góry książki. Mam nadzieję, że przeczytam te książki w tym okresie, kiedy Artka nie będzie. Mam teraz więcej troszeczkę czasu, więc postanowiłam wykorzystać to na czytanie książek. Może kiedyś Wam pokażę całą moją biblioteczkę, bo mam tych książek naprawdę bardzo dużo i naprawdę niektóre są bardzo fajne tytuły. Chociaż trafiłam również na takie gnioty, no nie oszukujmy się, są fajne książki, są takie, wiecie, które jednak nie fajnie nam się czyta. Ja bardzo lubię czytać książki, które są lekkie, które są przyjemne w odbiorze, które są napisane łatwym językiem. Oczywiście, jeżeli bym miała ochotę przeczytać encyklopedię, to bym przeczytała. Natomiast książka musi mi sprawiać przyjemność i muszę Wam powiedzieć, że mam taki patent zawsze na książki. Jak wybieram książkę, musi być fajna okładka. Jak jest fajna okładka i zaciekawi mnie pierwsza strona i ostatnia, to książkę po prostu kupuję. Ale to tylko to jest taki mój patent i zawsze to mi się sprawdza, przynajmniej w 90%. Bo czasami jest tak, że jednak początek fajny, koniec fajny, a ten środek taki troszeczkę daje niedosyt. Pokażę Wam, co sobie przyniosłam z góry do czytania. To są książki już przeczytane, które kiedyś czytałam, natomiast na tyle dawno, że już tej treści tak nie pamiętam. Między innymi mam Dom kryty gontem, Nina Stanisławska. Mam nadzieję, że po raz kolejny będzie mi się tą książkę dobrze czytało. Nie wiem, czy znacie, natomiast u mnie w kolekcji książek jest. Kolejna książka, myślę, że też taka lekka, kupowana z tego, co pamiętam, to w Biedronce i jest to książka Razem będzie lepiej. Podejrzewam to, że to jest jakiś romans albo może jakaś taka, no zobaczymy jak tą książkę mi się będzie czytało. Pewnie znacie Katarzyna Grochola, trochę większy poniedziałek. I kolejna książka Małgorzata Kalicińska, Fikołki na trzepaku. Bardzo fajnie mi się tą książkę czytało, zresztą mam kilka pozycji tej autorki i wszystkie mi się po prostu dobrze czytało i mam nadzieję, że po raz kolejny również super spędzę przy czytaniu po prostu czas i nie zawiodę się po prostu po
po raz kolejny. Joanna Chmielewska, Złota Mucha. Ja tą autorkę bardzo lubię książki Chmielewskiej. Złota Mucha, Lesio, to są po prostu książki numer jeden. Pamiętam, że była to seria chyba do jakiejś gazety chyba, albo po prostu można było kupić osobno, z Faktem była chyba pierwsza część, to już było nawet dosyć dawno. I potem chyba były co tydzień czy co dwa tygodnie właśnie te książki. I podejrzewam, że mam połowę serii albo całą nawet serię, no nie wiem, nie pamiętam dokładnie, bo też tych książek mam sporo i nie wszystkie przeczytałam. Także Złota Mucha, kolejna Stephena Kinga, uwielbiam te książki, uwielbiam filmy, a ten w szczególności. Pewnie oglądaliście film, może książkę niekoniecznie czytaliście, ale film na pewno oglądaliście i film rzeczywiście jest super zrobiony, super się ogląda i książka również. Na podstawie również mam taką książkę Zanim zasnę. Możliwe, że oglądaliście ten film. Naprawdę myślę, że również będzie mi się fajnie czytało. Chociaż jeżeli chodzi o książki, przy których oglądałam po prostu filmy, to tak średnio troszeczkę mi się czyta. Może jakbym przeczytała po prostu książkę, zanim obejrzałam film, to by było troszeczkę lepiej. Kolejna pozycja, tym razem młodzieżowa, ale kto powiedział, że nie możemy czytać młodzieżowych książek? Ja czasami też lubię wracać do książek dziecięcych, na przykład Ania Zielonego Wzgórza, bardzo lubię. Ostatnio nawet czytałam bardzo fajną książkę, która naprawdę mnie wciągnęła i są to takie początki, zanim Ania trafiła na Zielone Wzgórze. Seria młodzieżowa, mam dwie pozycje, dwie części. Podejrzewam, że jak mi się fajnie będzie tą książkę czytało, to prawdopodobnie kupię sobie kolejne części. I wyjęłam sobie również dwie pozycje, które bardzo lubię czytać i naprawdę są to książki, które napisane są bardzo fajnie. Również to są książki młodzieżowe i jest to Polowanie i Zdobycz. Jeszcze jest trzecia część, natomiast jeszcze jest nie wydana w języku polskim. Natomiast jeżeli chodzi o te książki, to pożyczałam i każdemu się podobały. Także jeżeli szukacie fajnych książek dla młodzieży, to te są naprawdę bardzo fajne. I ostatnia książka, jest to Rok na Majorce, również bardzo fajna, lekka, akurat na teraz, więc myślę, że również miło spędzę przy czytaniu właśnie tej książki. Także widzicie, znalazłam sobie zajęcie po prostu na wieczór, jak mi się po prostu będzie nudzić, kończę książkę i zabieram się za te pozycje. Widzicie, jak się nudzi, to się zajęcie zawsze znajdzie. Idę, kochani, teraz na górę, bo chyba pranie mi się skończyło, więc powieszę sobie je dzisiaj na dworzu, zniosę sobie za chwilę wieszak i powieszę sobie na dworzu, będzie mi pachniało pranie słońcem i będzie pachniało wiatrem. Kiedyś jak byliśmy na zakupach z Artkiem, to zachciało mi się po prostu coś kwaśnego, ale to tak mi się chciało coś kwaśnego. I jak byliśmy w Lidlu, to przy kasie leżały właśnie takie gumy rozpuszczalne. I wiecie, jakie one są dobre? Naprawdę. Gumy takie zwykłe, rozpuszczalne, a
Naprawdę tak nam posmakowały, Artkowi też i Artek bardzo też je lubi zawsze, jak jesteśmy, to przypomina, żeby po prostu kupić. I tu mamy pomarańczy, a tu mamy truskawkę, ale z tego co pamiętam, to chyba była jeszcze wiśnia i malina, chyba tak. Ale naprawdę super są te gumy rozpuszczalne, jeżeli lubicie to. Bo kiedyś kupowaliśmy mambę, ale ta mamba taka jakaś. Te są zdecydowanie fajniejsze, bardziej takie kwaśne. Zasłoniłam teraz zasłonę, bo tak po prostu wpada to gorąco do domu, że tu akurat już się nie da siedzieć i po prostu zaciągnęłam tą zasłonę całkowicie już inaczej. Drzwi na taras mam otworzone, więc spokojnie mi ciepło wpada. Tu mam jeszcze okno, więc widno jest. Słoneczko fajnie wpada, ale już tak nie grzeje. Z tej strony gorzej. I dlatego po prostu dobrze, że te zasłony są. I kochani, postanowiłam jeszcze poruszyć dzisiaj temat komentarzy. Ostatnio dostałam dwa albo trzy po prostu komentarze, które pewnie pisała jedna osoba, bo pisane były po prostu w tym samym stylu i na jeden temat. Mianowicie chodzi mi tu o narzekanie na kanale. Jak ja to narzekam, że chyba tak mi źle. To zaczęło się od filmiku, w którym Wam mówiłam o pompie, że musimy po prostu uzbierać na pompę 35 tysięcy. I wiecie co? No, ja to tak nie odebrałam. Obejrzałam jeszcze raz ten filmik i naprawdę ja nie odebrałam tak, jakbym mi narzekała. Po prostu nie wiem, czy ta osoba nie wiem. Nie mam pojęcia, jaki był powód po prostu, że napisała taki komentarz. Ja się domyślam i pewnie wy też się domyślacie, ale nie będę tu mówiła głośno. I wiecie co? Naprawdę czasami to u mnie to rzadko są takie komentarze. Staram się nie odpisywać, bo stwierdziłam, że nie warto zawracać sobie, chociaż czasami mnie tak korci i odpiszę. Ale czasami, ale po prostu większość komentarzy takich zaczepiających to po prostu zostawiam bez odpowiedzi, bo jednak nie warte to jest mojej uwagi tak naprawdę. I wracając oczywiście do komentarzy, nie tylko na moim kanale, naprawdę niektóre osoby, nie wiem co takimi osobami kieruje, że zostawiają takie komentarze, bo mi osobiście jak się na przykład filmik nie podoba, coś mi nie pasuje, to po prostu nie oglądam tej osoby, albo przewijam, albo oglądam po prostu jakieś ulubione moje filmiki. I myślę, że większość osób tak robi, a są takie osoby, które nie wiem, czy życie im się nie ułożyło, czy mają jakieś problemy. No bo są, no nie oszukujmy się, są takie osoby. I ja znam też taką osobę, której jest ciągle źle, chociażby miała nie wiadomo ile, to ciągle jest jej źle. Ja do takich osób nie należę i no dziwi mnie to, że mnie po prostu ktoś w ten sposób odebrał, bo ja naprawdę nie narzekam, bo ja się cieszę z tego, co mam. I ja się naprawdę bardzo cieszę z tego, co mamy, do czego doszliśmy, że mamy dom, że no po prostu jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, a naprawdę bardzo nas to dużo kosztowało i zdrowia też. I zdrowia też, bo nie oszukujmy się, bo żeby to wszystko mieć, to no, trzeba było się napracować. I ja też pracowałam bardzo dużo, i czasami to mam takie wrażenie, że bo też dostałam chyba dwa, ale to już dawno, dwa chyba takie komentarze, że Artek to pracuje, a ja nie. Ja też pracuję i to bardzo dużo, plus do tego jeszcze dom, plus jeszcze Artek jak przyjedzie, to też muszę ugotować, chociaż Artek też gotuje, natomiast wiadomo, że on ma bardziej wyczerpującą pracę, no to troszeczkę też wezmę tego na siebie. Dziwią mnie takie komentarze, bo naprawdę niektóre, bo to, co się nagrywa, to jest jakiś naprawdę ułamek. Ułamek, pokazuję Wam ułamek z dnia czy z tygodnia, zależy, jakie te filmiki są. W każdym razie,
No, dziwi mnie to, że po prostu ktoś tak wchodzi z butami w czyjeś życie i już tak sobie, wiecie, dopowiada, wie na 100%, że to jest białe, a to jest czarne. A czasami jest to odwrót, albo jest po prostu kolorowe. I pamiętacie może, kiedyś opowiadałam Wam o koledze Artka. Artek mu wtedy załatwił pracę w Niemczech i tamten nawet mu nie podziękował. Kiedyś Wam wspominałam. Także mam nowe wiadomości. Kolega Artka zrezygnował z pracy. Zrezygnował, bo się obraził. Dlatego, że wzięli go na pomocnika, na zastępstwo i się obraził, bo gdzie to, no taki fachowiec, no to gdzie on będzie pomocnikiem? Tam kilka osób się rozchorowało i dlatego po prostu było potrzebne zastępstwo. No i po prostu jego wzięli, bo nie miał tak naprawdę kto. Wszyscy już są, wiecie, on był taki no najsłabszym ogniwem, no powiedzmy, no najsłabsze ogniwo i dlatego po prostu wzięli go na pomocnika. Ale ja się pytałam Artka, mówię, ten, mówię, o co tam chodzi? Artek mówi, że to jest tylko tymczasowe. Pensja mu zostaje taka sama, tylko po prostu no nie ma tego pomocnika, bo jest chory i musi być ktoś na zastępstwie. Zrobiło się już ciepło, więc coraz częściej myślę o wakacyjnych dodatkach do domu i już powyjmowałam. Wiem, że troszeczkę się pośpieszyłam, ale ja bardzo lubię ten styl, lubię styl wakacyjny, plażowy, morski, Hampton, bardzo lubię w tym stylu dodatki i po prostu lubię morze, lubię jeździć nad morze i lubię dekoracje z tym związane. Mam oczywiście kilka takich drobiazgów, które już sobie powyjmuję, poustawiam sobie, żeby cieszyło to oko. Natomiast jeszcze wszystkich ozdób nie będę wyjmować, poczekam jeszcze, aż zrobi się jeszcze cieplej, może bliżej lata. Natomiast w tym momencie wyjęłam taką latarnię, którą postawię na komodzie koło telewizora i będzie sobie tak stała i będzie cieszyła oko. Kiedyś bardzo mi się podobała. No teraz troszeczkę już taka się zrobiła brzydsza, bo wiadomo, że ona też ma troszeczkę lat i ale wiecie co, bardzo ładną widziałam w Kiku. Jeżeli nie widzieliście filmiku z Kika, to bardzo serdecznie zapraszam. Jest bardzo dużo tego typu dekoracji. Były też takie duże latarnie, które rzeczywiście bardzo ładnie wyglądały. Byłam jeszcze w Kiku później, natomiast było tyle osób w kolejce, że stwierdziłam, że nie ma sensu, miałam jeszcze tam kilka rzeczy do załatwienia, więc no, czas mnie troszeczkę gonił, ale pojadę jeszcze w przyszłym tygodniu, albo pod koniec tego tygodnia przejadę się, bo chciałabym jechać do Lidla na zakupy. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie, bo czasami to planuję, a potem to wiecie, mi tak, no, nie mam za bardzo czasu. I tak, wyjęłam sobie właśnie taką latarnię, którą po prostu postawię koło telewizora. I nie wiem, czy pamiętacie, w tamtym roku przywiozłam sobie taką figurkę. Jest to mewa z rowów. Byłam w tamtym roku na wakacjach, jeżeli macie ochotę obejrzeć te filmiki, to oczywiście są jeszcze na kanale. I wiecie co, taka ozdoba 16 zł. Mam tutaj jeszcze cenę i tak naprawdę to jakbym tu na miejscu gdzieś zobaczyła takie duperelki za tyle pieniędzy, to bym nie kupiła. Ale wiadomo, wakacje w czas i może rządzą się swoimi prawami. Bardzo mi się ta figurka spodobała, taka śmieszna troszeczkę i gdzieś tam sobie ją na pewno postawię. Tak sobie myślałam, że włożę ją do takiego szklanego naczynia i całkowicie inaczej to będzie wyglądało. I oczywiście wszelkiego rodzaju muszle, bardzo lubię muszle. Mam ich naprawdę bardzo dużo i to nie tylko ja kupowałam, czasami dostałam po prostu, jak ktoś był nad morzem, to przywiózł i lubię taką dekorację sobie gdzieś tam położyć na półce, na komodzie, czy nawet tu w kuchni. Także takie muszle i mam jeszcze taką szkatułkę, którą kiedyś mi kupiła
Mama na wczasach. Piękna jest. Piękna. No wiadomo, że to jest jakiś określony styl i no też ją chowam. Po prostu mam w szafce. Ale jak nadchodzi wakacyjny okres, to ją wyjmuję i stoi sobie gdzieś tam na komodzie. Także na razie tyle wyjęłam. Myślę, że przed wakacjami będzie tych dodatków znacznie więcej. Muszę jeszcze porządki zrobić w kredensie na dole, bo tam mam szkliwo jeszcze takie, którego nie używam, jakieś też dekoracje, muszelki jakieś znalazłam. No jest tam tego troszeczkę, takie wiecie, taka zbieranina po prostu tych rzeczy, które kiedyś były kupione. Jeszcze są tam jakieś filiżanki po Artka rodzicach. No po prostu no, szkoda to wyrzucić, a no szkoda. No są w jakiś sposób pamiątką i szkoda to wyrzucić, no. Nie będziemy się tego pozbywać, niech sobie po prostu tam będzie, ale zrobię porządek, popakuję. Myślę, że kupię takie pojemniki w Pepco, takie wiecie, koszyki po 5 zł i powkładam i wtedy to w razie czego to tylko wyjmę, przetrę, a tak to stoi na tej półce i tak wyjmować po jednej rzeczy to też jest problem. Dobrze, kochani, ja sobie teraz zrobię obiad. Dzisiaj mam pierogi, bo koleżanka mi podrzuciła, bo narobiła chyba z 200 pierogów i przywiozła mi, stwierdziła, że masz, bierz, bo jak nie weźmiesz, to będzie źle. Odgrzeję sobie obiad i widzimy się pewnie za chwilę. Shall we begin? Usiadłam sobie teraz na tarasie, bo jest naprawdę taka piękna pogoda dzisiaj, tak aż miło. Troszeczkę taki lekki wiaterek jest, natomiast dosyć przyjemny. I nie wiem, czy zobaczycie, tam jest taki biały dom, nowy, stawia się. Ogólnie to ostatnio to bardzo dużo nowych domów tu powstaje. Bardzo dużo jeszcze jest tu działek takich, które są niezagospodarowane. I no, myślę, że za kilka lat to tych domów to rzeczywiście będzie nawet dosyć sporo. Chyba pranie to już mi wyschło. Na dworze to raz, dwa wyschnie. Tak, już wszystko suche. Zaraz pościągam i wstawiłam sobie jeszcze jedno pranie, więc sobie za chwilę po prostu powieszę. Tak, wszystko już jest suche. I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive devote.